Witam Państwa serdecznie, Maciej Maciak, program Musisz to wiedzieć. Państwo domagacie się, sygnalizujecie w komentarzach, żeby poruszyć temat śniętych ryb w Odrze. Postaram się jakoś to wytłumaczyć. Choć nie jest to zbyt polityczny temat, ale wszystko to polityka, więc nasz program jest polityczny oczywiście, więc postaram się, żebyśmy to wszystko zrozumieli. Pewnie całej afery by nie było, gdyby nie Niemcy, którzy zauważyli problem, zbadali wysoki poziom rtęci w Odrze. Te ryby, które tam brzuchami do góry pływały, to one już pływały od jakiegoś czasu. Odra w połowie jej biegu biegnie przez Polskę, a Wrocław, zanim Odra dotrze do granicy niemieckiej, to kilkaset kilometrów nurtu i na pewno te ryby gdzieś tam już wcześniej było widać, ale póki woda nie dotarła do granicy niemieckiej, no to nikt o niczym nie wiedział. Przyczyną tego problemu jest firma Jackpol, jak już ustalono. Jack Pol, producent na przykład ręczników papierowych, takich czyściw przemysłowych, papier w belach ogólnie. I firma uzyskała pozwolenie z Wód Polskich, żeby zrzucić ścieki do Odry. W Niemczech dostaniecie Państwo linkiem artykuł Der Tagesspiegel. Tam jest to wszystko wytłumaczone. Afera się zrobiła w Republice Federalnej. Niektórzy politycy z powodu tego zrzutu ścieków piszą o upadku państwa niemieckiego. A to sprawa dość prosta. Produkcja papierów, wiecie, ja się wychowałem, urodziłem, wychowałem we Włocławku. My tu mieliśmy celulozę. I jak tylko pamiętam, to ta żubruwa, ta woda taka z pianą wypływała z celulozy. Dla nas to było normalne zjawisko. Teraz już tego nie ma, bo no tej produkcji nie ma. I musimy się wszyscy zastanowić nad tym, jak prowadzimy gospodarkę. To, co teraz obserwujemy w Europie, głównie w Europie, bo to zarządzający Europą proamerykańscy politycy doprowadzają do kuriozalnej sytuacji. Odcinamy się od surowców z Rosji, gdzie to jest taka najbrudniejsza produkcja, najbrudniejsza. Potem możemy nosy do góry zadzierać i mówić, że u nas jest pięknie i ekologicznie, bo ktoś brudną robotę za nas, Europejczyków, odwala. Możemy żyć w iluzji, że my nie kopcimy, że my mamy recykling wysoko posunięty, że my nawet w obliczu kryzysu związanego z suszą w Europie, że będziemy nawet pić wodę z odzysku ze ścieków, bo to mniej więcej Komisja Europejska w tej chwili uchwaliła. Możemy być z tego dumni, że jesteśmy eleganccy i my nie zatruwamy. Ale prawda jest zupełnie inna. To nasze zaścianki, nasz konsumpcjonizm powoduje zanieczyszczenie planety. To jest oczywista oczywistość. A na szczycie tej piramidy hipokryzji są najbogatsi ludzie na świecie. Oni najwięcej zatruwają planety. No i jest ten dylemat, czy dbać o planetę, czy dbać o społeczeństwo, żeby nie było biedy, żeby nie było takich sytuacji jak w jednym z polskich miast, że człowieka po udarze, niemal bezdomnego, ratownicy karetki po prostu wyrzucili gdzieś na ulicy, bo nie wiedzieli, co z nim zrobić. I umarłby być może, gdyby nie jakiś tam przejeżdżający sąsiad. No wszystko są poważne problemy. Dlatego tak ważne jest to, co w naszych programach jest tłumaczone. Nie wolno marnować pieniędzy. Nie wolno budować pomników głupoty. Muzeum wody, jak we Wrocławiu, za dziesiątki milionów. Stadionów, które stoją puste, mimo że
w danych miejscowościach są już stadiony, tak, i są niewykorzystane. To wszystko jest nasza wina, to wszystko jest polityka, to wszystko jest nasz brak świadomości tego, co się wokół nas dzieje. No i ten Jack Paul uzyskał pozwolenie od Wód Polskich, zrzucił te syfy, no i się stało. To cała polityka. I tylko można domniemywać, czy Wody Polskie, które są zarządzane przez wybitnie patriotyczne polskie rządy, na przykład potrzebują, lokalni politycy oczywiście, bo zawsze tak jest, że lokalny poseł decyduje o obsadzie, generalnie są wyjątki, o obsadzie na przykład stanowisk w jego okręgu wyborczym, w spółkach Skarbu Państwa, instytucjach zależnych od rządu. Może tam w tym wrocławskim województwie byłem, może PiS ma słabe notowania i dlatego szuka sprzymierzeńców, firm, które będą łożyły na kampanię lokalnych polityków i w ten sposób się załatwia na przykład takie pozwolenia. To wszystko są oczywiście domniemania. Mamy prawo takie domniemania snuć. Ktoś tu popełnił błąd. No i się stało. Ale z drugiej strony potrzebujemy przemysłu, potrzebujemy z czegoś żyć i co dalej? Oczywiście nie ma sytuacji bez wyjścia. Odpowiednie gospodarne zarządzanie będzie powodowało, że takich problemów nie będzie. Tam, gdzie można zaoszczędzić pieniądze, nie wydawać ich na bzdury, wręcz na degenerowanie społeczeństwa jakimiś głupimi imprezami z darmowym piwem dla żuli, jeszcze bardziej ich degenerując, można by te pieniądze przeznaczyć na pomoc finansową dla takich firm, na odpowiednią utylizację tych ścieków. No ale tego w Polsce się nie robi. My jesteśmy sprawcami, bo my tolerujemy tego typu zarządzanie. Jak za króla Sasa, tak? Jedz, pij i popuszczaj pasa, żeby brzuch rósł. Wybory, nic więcej, tylko wybory. Co tu mogę powiedzieć? Z ciekawostek mogę Państwu dodać, że firma dostała, tak jak powiedziałem, zgodę na zrzut tych ścieków. Firma na swojej stronie chwali się ekologią ogólnie pojętą, że jest bardzo zaangażowana w swoje produkty. One są ekologiczne, proces recyklingu oparty jest w 100% na makulaturze. Nie używamy, uwaga, nie używamy środków chemicznych do obrabiania makulatury. Nie używają, a to co zrzucili, nie wiadomo co to było, tak? Niemcy nam powiedzą co to było. Pewnie nigdy by się, powtarzam, nie wydało, gdyby nie Niemcy. Ma atest Państwowego Zakładu Higieny. No ma, no, na rtęć. I pozyskują makulaturę i celulozę z certyfikowanych źródeł. Oni też są zresztą certyfikowani. Tak działa system certyfikatów w naszym kraju. Jeszcze parę innych ciekawych rzeczy jest. To jest ta firma, ma nawet konto na YouTube, Jack Paul, 2 subskrybentów od 2019 roku. To jest ten zakład. Tutaj na placu zakładu stoi czołg T-55 Merida. T-55 postsowiecki czołg Merida, jako taki pomnik swoisty. Na koniec nagrania Jack Paul po angielsku na chyba zielonym tle prosi nas, żeby pomóc firmie ratować planetę. Dobry przykład dla tych wszystkich firm, głównie zachodnich, co mają czyste rączki, co prawie każda ratuje planetę. Ci no popełnili błąd. To część, można powiedzieć, wielkiej korporacji. Jack Paul to część Meridy, która współpracuje tam z innymi jeszcze firmami. Więc
najprawdopodobniej nic z tego nie wynika. Skończy się, zapomnimy, woda zleci do Bałtyku, nowe ryby zostaną wpuszczone i to koniec. Co tu komentować? Dobrze, zaczynamy od poważnych spraw. Rzeczpospolita. PiS wkrótce złoży do Sejmu projekt w sprawie wyborów samorządowych. Chodzi o to, żeby przesunąć termin wyborów samorządowych. Jak Państwo wiecie, a nie mówiliśmy, nie może być wyborów samorządowych i parlamentarnych w tym samym terminie, gdy PiS zmieniał reguły gry, niby walcząc z lokalnymi sitwami, skrócił kadencję samorządowcom do 2 maksymalnie, więc zarządzający gminą prezydent może tylko być wybrany na 2 kadencje, później musi być już kto inny, ale te wybory, które teraz są, to dopiero będą początkiem ostatniej kadencji wielu zarządzających gminami, dopiero po tej kadencji spodziewanych od 2003, dopiero po tej kadencji będzie jakaś poważna zmiana w samorządach. Pan Kaczyński jeszcze wtedy firmował ten pomysł, pomysł szkodliwy, bo wydłużono kadencję samorządowcom z 4 do 5 lat, gdzie najkorzystniej byłoby dla nas, żeby wybory były co rok. Koszt, który ponosimy w wyborach, jest niczym w porównaniu ze stratami, jakich dokonują politycy ze względu na to, że mają 4 lata przed sobą, mogą nam rąbać drewno na głowie, a w ostatnim roku wyborczym ani nie podniosą podatków, zrobią mnóstwo tych kretyńskich festynów, po których nabierzemy przekonania, że jest dobrze, że jest luksus, stać nas na bal i w związku z tym, że przestawili ten okres kadencji z 4 do 5 lat, wybory zbiegły się w 2023 roku, gdzieś tam w listopadzie, w jednym terminie, samorządowe i parlamentarne. Ja wtedy powiedziałem, to niemożliwe, żeby się to tak skończyło. Dlaczego? Dlatego, że partie telewizyjne nie mają podwójnego garnitura polityków do obsady jednej kampanii i drugiej kampanii, że łatwo by było im zarzucić, że no zaraz, albo pan startuje w tych wyborach, albo pan, to co pan chce być? Pan chce być radnym, czy pan chce być posłem w Sejmie? No, pan się zdecyduje, pan chce być burmistrzem, czy pan chce być w końcu posłem w Sejmie, czy senatorem? Oni tak robią, że mają wylansowane już nazwiska, samo lansowanie tych nazwisk bardzo dużo pieniędzy kosztuje, bo usłużne media, opłacone media wylansowały te nazwiska i co by mieli teraz nagle zaryzykować, żeby w tym samym czasie odbywających się drugich wyborów jakichś nowych ludzi dać, którzy im nie zdobędą wcale głosów, bo jeszcze nie mają wyrobionych nazwisk? Nie. Dlatego teraz robią ten trik i w ogóle, słuchajcie, to nie może być zgodne z konstytucją, z innymi ustawami, żeby wydłużyć kadencję. Skrócić? Oczywiście, że tak. Czy wypowiedzą się na ten temat jacyś renomowani prawnicy? Dlaczego się wydłuża kadencję? Bo skraca się, są odpowiednie powody, żeby skrócić kadencję. Ale wydłużyć kadencję? To jest, słuchajcie, mega. Czyli ci samorządowcy będą w tej kadencji nie rządzić 5 lat, tylko będą rządzić może 6 lat. To w ramach zrywania lokalnych układów. Takie numery. To wszystko się nie trzyma kupy w ogóle. A więc czeka nas partiokracja, a antysystem, który może wystawić drużynę do parlamentu i odpowiednio regulować pracę partii głównego nurtu, partii telewizyjnych, zyskuje coraz większą ilość komitetów i liderów tych komitetów, wodzicieli. Ja się oczywiście za nich wezmę, jak przyjdą wybory. Proszę mi pisać w komentarzach, że jestem arogancki,
bo to nie jest prawda, nie jesteście Państwo w stanie tego udowodnić, ja mogę być zuchwały, a to jest zupełnie co innego. I nie chodzi o to, że ja z natury lubię się znęcać, coś wytykać, iść do przodu jak taran. Tylko ja to robię dla ochrony ludzi, dla interesu nas, Polaków. A normalnie to bym pewnie jak krowa na pastwisku uwalił się i przeżuwał. I byłoby mi całkiem dobrze. Ja lubię nic nie robić. Ale tutaj jest pewna powinność. I dlatego zachowuję się tak, jak się zachowuję. Jestem kopią tych ludzi na świecie, którzy ze względu na swój poziom zuchwałości zdobywają dla swoich społeczeństw większą przestrzeń. To właśnie chodzi o to, żeby być zuchwałym. Jak Robin Hood, jak Janosik. A to nie ma nic wspólnego z arogancją. Nie jest dla mnie przyjemnością kogoś zbeształ, a jeżeli to robię, to robię to dla dobra państwa i społeczeństwa. Bardzo niebezpieczny projekt, nikt nie protestuje. W mojej ocenie kompletnie bezprawny, bo powinno się skrócić kadencję tego Sejmu. I wtedy wybory samorządowe z parlamentarnymi się nie pokryją. Albo niech się pokryją. Już jest to przecież odpowiednio zapisane w prawie. Ale nie, żeby przesuwać termin wyborów samorządowych. I teraz artykuł z Gazeta Plus o zaplanowanym kłamstwie Mateusza Morawieckiego. Tak samo zrobimy w 2023 roku. Nie dopuścimy do tych podwyżek, o których jest mowa dzisiaj, że przedsiębiorstwa domagają się podwyżek 150, 180%, 120%. Na pewno tego nie dopuścimy. Zablokuje pan podwyżki? Ale mówi pan o koncernach energetycznych? Tak, mówię również o ciepłowniach, o gazie, bo zapytał mnie pan o gaz. Czyli państwo ma... Pan Mateusz Morawiecki w Polsacie obiecuje, że w 2023 roku nie będzie podwyżek cen surowców energetycznych. No to już państwu tłumaczę, o co chodzi. Chodzi o to, że rok 2023 będzie rokiem wyborczym. I to, o czym mówiłem wcześniej, w związku z tym nie będzie podwyżek surowców. Rozumiecie? Bo to jest rok wyborczy. Najprawdopodobniej wybory parlamentarne odbędą się zgodnie z planem. Wybory samorządowe najprawdopodobniej będą przesunięte na 2024. I w związku z tym nie może być podwyżek w 2023. Nie może być, rozumiecie? Nie może być. Podwyżki, fala podwyżek nastąpi dopiero później i spadek poziomu naszego życia. No chyba, że uda się złym ludziom zza oceanu rozlać konflikt na wschodzie Ukrainy, daleko, daleko od nas, zupełnie nie nasz konflikt, na zachód, czyli na Polskę na przykład. Bardzo się o to starają takie kraje jak Łotwa i Litwa. Bardzo, bardzo się o to starają. Może o tym w dalszej części. Ciekawy artykuł z Wirtualnej Polski, w którym dowiadujemy się, że Prawo i Sprawiedliwość mogło dawno spowodować spadek cen opłat za prąd. Ale tego nie zrobiło. Wiecie, jaki fajny patent? Jeżeli powiedzmy, my mamy na dachu swojego budynku panele fotowoltaiczne, no to ten prąd możemy używać dla siebie. Możemy też go wysłać do sieci, sprzedać. Oczywiście za jakąś niewdzięczną cenę. Moglibyśmy go z tych paneli sprzedać sąsiadowi, który jest dosłownie za płotem. Ale nie możemy. Musimy wysłać do sieci. Dopiero sieć, państwo, spółki energetyczne sprzedadzą ten prąd naszemu sąsiadowi, ale to już jest ich prąd, bo my sprzedaliśmy im nasz prąd, tak, wyprodukowany, a oni sprzedali naszemu sąsiadowi. My bezpośrednio sąsiadowi nie możemy sprzedać. Magia
tego genialnego posunięcia stosowanego w wielu krajach polega na tym, że nie ma opłaty na fakturze za przesył prądu, która stanowi znaczną część faktury. I słuchajcie, nawet w dobie tego kryzysu, który się zbliża, energetycznego, są opory i oni nie chcą tego zrobić. Wyobrażacie sobie, kto nami rządzi? I pod czyje interesy i dyktando? Na pewno nie są to polskie interesy, interesy obywateli, na pewno nie. To są interesy jakichś nierobów, którzy żyją z wystawiania faktur za przesył prądu. I żeby nie było precedensu, że my możemy sąsiadowi też ten prąd sprzedać, normalnie wystawić fakturę, to jest to zakazane prawem. I niby o to spierają się tu dwie polityczki, jedna to żona Patkowskiego, w ogóle od Gębickiej nie da się na tym zdjęciu jej odróżnić, a Patkowski, wiceminister tam od tego Urzędu Finansów, to kumpel Dziubickiego, który tam siedzi gdzieś w różnych tam, w kancelarii prezesa Rady Ministrów, to są dwa kumple, a Gębicka wygląda tak. Także oni obaj, kumple gdzieś tam w młodym Lublinie prezentowani, mają w tej chwili identycznie wyglądające żony. To jest w ogóle ciekawe numery. A więc nie będziemy mieli taniego prądu, chyba że już poziom zaufania i notowań Prawa i Sprawiedliwości spadnie, no to wtedy dopiero poluzują, A w przeciwnym razie nie. Ciekawostka teraz z Korei. To są informacje, które podają koreańskie media, ale nie tylko media światowe. Wszystkie media światowe podają tę informację, bo słuchajcie, i proszę się zastanowić, dlaczego ja to w takiej formie podaję. Proszę się zastanowić i mnie nie krytykować, bo my nie możemy sobie pozwolić na mówienie tego, co mówią ci wodziciele, co nowe tworzą byty polityczne startujące podobno w przyszłych wyborach. My sobie nie możemy na to pozwolić. My musimy bardzo uważać na słowa. A więc uwaga, uwaga! Kim Jong-un, pierwszy sekretarz Komunistycznej Partii Korei Północnej, oskarża Koreę Południową, to skandal, o rozsyłanie ulotek chyba na terytorium Korei Północnej zarażonych COVID-19. On nawet z tego powodu był ostatnio mocno przeziębiony i w ogóle Korea Północna oskarża Południową o rozsiewanie wirusa COVID-19. Bardzo ciekawa sytuacja się robi na świecie, jeżeli chodzi o COVID-19. My oczywiście krytykujemy postawę Kim Jong-una i nie zgadzamy się na szerzenie nieprawdy. O tym na przykład Komersant rosyjski, ale o tym też koreańskie, południowo-koreańskie media tę krytykę wystosowała bezpośrednio chyba siostra Kim Jong-una, którą przedstawiano już na Zachodzie jako zdrajczynię swojego brata, już takie, a tu się okazuje, że nie, że jest lojalna i robi swoje. W związku z tym będą utrzymywali na przykład armię północno-koreańską w pełnej gotowości, żeby ten atak odeprzeć. Ceny energii w Polsce są tak wysokie, że chyba nawet Rosja, która podaje takie informacje na temat Polski, podaje je z poważnymi błędami, bo to się, słuchajcie, nie chce wierzyć. U nas gaz zdrożał 400%. Gdzieś tam w rosyjskich mediach stwierdziłem, że oni operują liczbami w stylu 43%, że ogólnie energia zdrożała. To jest jakaś fikcja. Energia u nas strasznie zdrożała i będzie to miało wpływ na gospodarkę. W Niemczech robią takie obliczenia, że 300 tysięcy miejsc pracy może zostać zamkniętych ze względu na to, że na przykład gaz u nich zdrożeje. Kanclerz Scholz nawet takie humorystyczne zdjęcia widziałem, że stoi przy tej turbinie, która tam
tłoczy gaz i mówi, panie Putin, no niech pan ją odbierze, ona tu jest, no niech pan odbierze, niech pan tego gazu więcej tłoczy. A ten rosyjski operator, ten Gazprom mówi, my nie możemy, bo sankcje są, my nie możemy. Ciekawa sytuacja, a przez to ceny gazu są wysokie. Polska, myślę, że jest niezabezpieczona. Baltic Pipe, tutaj u nas przez Włocławek Baltic Pipe budują. W tym zimę na pewno nie odpali. Oni to będą nadrabiać, wiecie, tymi gazowcami, które będą przybijać z tym gazem tam nie wiadomo skąd. To będą pewnie jakoś to nadrabiać, ale Baltic Pipe na pewno nie odpali tej zimy, która się zbliża. No i skutek tych wzrostów cen energii, na przykład sytuacji w Republice Federalnej dla Polski będzie taki, zresztą to też już mówiliśmy, że polska gospodarka w jakiejś tam części oparta o niemieckie firmy może gwałtownie się zapaść. I to będzie bardzo niebezpieczny dla nas moment, bo Mateusz Morawiecki jest człowiekiem bezwzględnym. Wiecie państwo, że on z kamienną twarzą może wypowiadać największe brednie i to w ogóle tam nawet mu powieka nie zadrży. Wszyscy wokół niego, ci funkcjonariusze PiS-u, którzy oczywiście coś rozumieją, bo tam większość to nic nie rozumie, to oni w panice, gdy słuchają Morawieckiego, a ten z kamienną twarzą kłamie w żywe oczy. Oni oczywiście panikują, że my to słyszymy i my rozumiemy, że on kłamie, więc dlatego w tej panice. No ale mamy już chyba pierwsze symptomy tego, co a nie mówiliśmy. Firma Raben ze Środy Śląskiej dostała fakturę za gaz. 300 tam coś tysięcy. To jest producent, no tutaj widzimy jakieś tam dachówki, cegły klinkierowe i tak dalej. I mówi nie, nie będziemy takich rachunków głupich płacić, zamykamy firmę. I z tego co słyszałem, wynosimy się z Polski. Roben wynosi się z Polski. To jest ciekawe. Nie Raben, nie firma spedycyjna, tylko Roben. Roben cegły. I być może, że ten spodziewany kryzys w Republice Federalnej spowoduje, że firmy takie jak Roben wyprowadzą się do Niemiec, bo tam ich rząd zapewni tani surowiec. Wiecie, Niemcy są podłączone do rurociągu Nord Stream. Niemcy są podłączone do rurociągu Nord Stream 2 i w obliczu kryzysu, a nie atakowały wściekle Rosji, nie popełniły tego błędu. My w jakiejś tam części ulegliśmy tej propagandzie antyrosyjskiej i będzie nam się teraz trudno z tego wyplątać, że to rząd szczuł, bo rząd to już się wycofał z tego szczucia. Zwróćcie państwo uwagę, że teraz szczują na Rosję ci, którzy podobno krytykują rząd. To jest bardzo ciekawa sytuacja. To zawsze podpuścić frajera. A jak jeszcze pieniądze poszły na media, no to już wiadomo. Ale my, społeczeństwo, wiecie, zrobili nam sondaże, zrobili nam badania, my się wypowiedzieliśmy antyrosyjsko, tam w 70%, no i mamy z tym problem, bo Rosja zakręci gaz, do Niemiec nie zakręci gazu, a tu się zacznie potworny kryzys. Żeby ten kryzys Mateusz Morawiecki, bo on wiecie, on może rządzić w kryzysie, on może rządzić w totalnej biedzie, jemu to tam wszystko jedno jest. Ale on doskonale wie, że ludzie wtedy wyjdą na ulicę. Zresztą pan Mateusz Morawiecki bardzo, bardzo dba o to, żeby różnego rodzaju ruchy zbrojne niemal, rewolucyjne w Polsce się rozwijały. To po coś jest przygotowywane. W normalnym każdym państwie policja, urząd bezpieczeństwa, to ABW, to wszystko w zarodku by zdusiło, a w Polsce nie. Widocznie ABW ma instrukcję, żeby pozwolić się rozwijać. No pod co? Pod tą wojnę, pod ten kryzys, który oby nie nastąpił, ale z tego co widać nastąpi. A w Republice Federalnej zacznie być normalnie. Firmy wrócą, które ze względu na tanią siłę roboczą w Polsce, już nie tak tanią, będą miały tanią siłę roboczą
emigracji ukraińskiej na terenie Niemiec i kryzys przeżyją, a nam nie wróżę dobrze. Także Robin ze środy mówi dziękuję. Na Węgrzech wszedł przepis o zakazie eksportu drewna opałowego, czyli Węgry też spodziewają się kryzysu. Nie wiedzą, jak to się skończy, jeżeli chodzi o przesył ropy naftowej przez Ukrainę z Rosji. Już same Węgry się zaoferowały. To my zapłacimy za Rosję, za ten tranzyt, co Rosja nie chce płacić Ukraińcom. To my to opłacimy jako Węgry. Także to już jest rozpaczliwa sytuacja, dramatyczna. Nie chcą w związku z tym, żeby wywozić od nich drewno, a my, jak wiemy, za rządów Mateusza Morawieckiego, tuż przed kryzysem energetycznym, wycięliśmy znaczną część polskich lasów i wyeksportowaliśmy. Nasi politycy to zrobili. Oczywiście za grosze, tak? Oczywiście za grosze. I mamy takie dziwne zachowanie Unii Europejskiej, słuchajcie. Znaczy tych polityków, którzy tym zarządzają, którzy to politycy z poprzednich administracji, na przykład z tej administracji Pijaka Junckera, szefa Komisji Europejskiej, siedzą w amerykańskim think tanku, największej grupie lobbystów w Europie, lobbującej za amerykańskimi interesami na terenie Europy. Oni tam teraz siedzą, jako byli ministrowie spraw zagranicznych, obrony, premierzy byli, jak i prezydenci z wielu krajów europejskich. Oni siedzą we Friends of Europe, oni siedzą w tym think tanku. A następna zmiana rządzących w Europie, jak i w strukturach Unii Europejskiej, to nie miejmy żadnych złudzeń, że to też są lobbyści interesów amerykańskich. Oni potem w tym Friends of Europe też wylądują, chyba że się zrobi duży hałas na temat Friends of Europe, zmienią nazwę i zanim kapniemy, że jest następna taka organizacja, no to minie ileś lat i tak się działa w polityce. No i słuchajcie, ci właśnie proamerykańscy urzędnicy unijni wprowadzają zakaz importu drewna z Białorusi. Mamy kryzys ekonomiczny w Europie. Wall Street zaciera ręce, że w końcu wytnie te firmy europejskie z rywalizacji ogólnoświatowej, a jeszcze temu procesowi sprzyjają właśnie europejscy dygnitarze i oczywiście premierzy poszczególnych krajów. Bo drewno z Białorusi niedobre. Już Białoruś ma sankcje. Już ma Białoruś sankcje. Oni spowodują to, że będziemy, powtarzam, weszła dyrektywa, że będziemy pić własne siki, ale żeby tam kontaktów ze wschodem nie było. Oczywiście niech mi ktoś nie mówi, że trzeba z Unii wyjść. Ja mam lepszy pomysł. Trzeba Unię przekręcić. Jeżeli to jest bardzo proste, słuchajcie, to jest bardzo proste, bo obywatele krajów europejskich widzą, że ich rządy źle rządzą. Widzą, że unijni urzędnicy źle rządzą. Ale mądrość nakazuje trzymać się w kupie i dlatego to trwa. Nam, Polakom, podsyła się sposób brytoli. Opuszczamy te struktury. Będzie jeszcze gorzej. To będzie z deszczu pod rynnę. Ja wyobrażam sobie taką sytuację, że przejmujemy władzę w Polsce i dajemy sygnał innym krajom europejskim, że można dbać o interes narodowy, interes europejski, co jest w sprzeczności z interesem Wall Street. Bardzo łatwo byśmy znaleźli sojuszników i spowodowali, że w krajach, w których rządzą proamerykańscy politycy, nastąpiłyby zmiany wart, jeżeli chodzi o składy parlamentów. Dalibyśmy im wsparcie. Wielokrotnie takie wsparcie jest wykorzystywane w dużej polityce. Przyjeżdża jakiś tam
polityk do innego kraju i kandydujący lider danego ruchu obnosi się z nim, że my mamy poparcie tam władz tego kraju czy tego, wybierzcie nas do parlamentu. To jest stara sztuczka. I tą metodą moglibyśmy sprawić, że Unia Europejska działałaby poprawnie. Wiecie, to nawoływanie do wyjścia z Unii Europejskiej to cecha słabego polityka, który nie wie, nie potrafi naprawić sytuacji. Rozumiecie? On ucieka od problemu. On jest słaby. To jest, innymi słowy, dowód, że nie wolno na takiego kogoś głosować. To jest bardzo proste i oczywiste. Momentalnie Orban wszedłby z nami w sojusz. Momentalnie Austria by weszła z nami w taki sojusz. Serbię byśmy, i byśmy mogli zupełnie odwrócić politykę europejską na politykę przyjazną naszym sąsiadom, łagodzącą konflikty. Momentalnie byśmy mogli też wpłynąć na zakończenie wojny na Ukrainie. A teraz mamy tych, którzy chcą kontynuacji wojny na Ukrainie i rozlania jej też na resztę Europy. Tu potężne, wrogie działanie Litwy i Łotwy. Wyobraźcie sobie, że na Łotwie uchwalono takie prawo, które pozbawi obywatelstwa każdego obcokrajowca, no kogoś z podwójnym obywatelstwem, na przykład z rosyjskim, kogo złapią na prorosyjskiej narracji. Rozumiecie? To już ONZ się tym zajął i apeluje, żeby takich numerów depopulacyjnych nie robić. Że to jest, ja uważam, że Łotwę by trzeba było zawiesić w prawach członka ONZ ze względu na tego typu decyzje parlamentu. No, słuchaj, to jest skandal. Na Łotwie 1/4 obywateli ma rosyjskie pochodzenie. I to, co oni teraz robią, to, słuchajcie, to jest podobna sytuacja, która spowodowała wojnę na terenie wschodniej Ukrainy. Jeżeli my, narody Europy, pozwolimy Łotwie, nie będziemy na nią wywierać wpływów za bestialskie zachowanie na obywatelach pochodzenia rosyjskiego, to skończy się to ludobójstwem tych obywateli rosyjskojęzycznych, a to się skończy interwencją rosyjską. I już mamy kolejne zarzewie ostatniej wojny światowej. Pierwsze na wschodzie Ukrainy, ze względu na bestialskie zachowanie nacjonalistów ukraińskich w stosunku do mniejszości rosyjskiej, i drugie, początek na Łotwie. Na szczęście jest to mały kraik i jego obywatele takiego czuba jeszcze nie dostali. Ale to, słuchajcie, to się da. To presję będą wywierali ci z Wall Street, to jest opanować, wiecie, Łotwę jakąś, ja nie wiem, czy tam milion ludzi w ogóle mieszka, czy tam może nawet 700 tysięcy, jakoś tak mało, sprawdźcie sobie. To jest jak splunąć, To jest jak kupić kilka reklam w CNN. To takie są wydatki na prowokację łotewską. Myślę, że większych wydatków nie mieli. Jest bardzo niebezpieczna sytuacja, ale no nie dajmy się zwariować. Jeżeli wyjdziemy z Unii Europejskiej, to już nic nie powstrzyma władz polskich przed wpuszczeniem nas do wojny, gdyby taki rozkaz z Wall Street, z Pentagonu, z Białego Domu przyszedł. To już nie będzie żadnego hamulca. Czy my sobie zdajemy z tego sprawę? Walczmy mądrze. A teraz trochę koszmarnych żartów. Parę słów o prezydencie Stanów Zjednoczonych i jego stanie zdrowia. Tu nagranie, gdy wychodzi z helikoptera prezydenckiego wraz ze swoją żoną i próbuje założyć marynarkę. Porwało mu tą marynarkę, ale on jakby tak nie zauważył, co tu się dzieje, dziwnie się zachowuje. Słuchajcie, to jest prezydent najpotężniejszego kraju na świecie. Ktoś powie, czepiasz się pan, panie Maciak, czepiasz się pan. Już
szuka ręka. No zdarza nam się to też, w porządku. Ale widzimy, że to już jest człowiek, który trochę nie panuje. Zaraz okulary strąci. To dość żartobliwy wstęp do tego, co mam dla Państwa z ust Tuckera Clarksona, komentatora politycznego i gospodarza Fox News, który opierając się o jakieś tam źródło, o, tu mamy właśnie zdjęcie, jak prezydent Biden, to on ostatnio kilka takich numerów zrobił, on próbuje się z kimś przywitać, a tam nikogo nie ma w tym miejscu. Słuchajcie, no to jest poważna sprawa. Ale uwaga, uwaga. Biden bierze pigułki stymulujące mózg przed każdą jego przemową, powiedział właśnie pan Clarkson. Jego źródło powiedziało, że widział Bidena pijącego pewne narkotyki podczas kampanii wyborczej. I tu pamiętacie, że zastanawialiśmy się wspólnie, że to jest zupełnie inny Biden. Biden z kampanii był błyskotliwy, jak na swój wiek jakiś wydawał się człowiekiem, który ma wyjątkowe geny, a tuż po kampanii, gdy już pewnie nie musiał tych narkotyków pić, stymulujących pracę mózgu, no od razu klapnął. Rozmówca Tuckera powiedział, że bez pigułek działania Bidena przypominałyby zachowanie małego dziecka. Nie mogłeś się z nim komunikować. Potem całkowicie się zmienił, ponieważ był na narkotykach i oczywiście nadal na nich jest. Źródło pana Clarksona tak twierdzi. Czy leci z nami pilot? Czy mamy o tym nie mówić? Czy nasza tolerancja, nasza empatia musi być tak wysoko posunięta, bo to starszy człowiek? Ja przypominam, że ten starszy człowiek, zanim Rosja dokonała inwazji na Ukrainę, stymulował Ukraińców do walki o swoje tereny, na których nie ma w ogóle Ukraińca. To już było nienormalne, no ale potem się dowiedzieliśmy, że jego syn tam ma interesy. Jeszcze za prezydentury pana Donalda Trumpa też słyszeliśmy o miliardowych interesach pana Huntera Bidena, a więc no, ta wojna wisiała w powietrzu. A dziś, gdy już wpuścił Europę, bo nie wierzę w to, że tam kiedykolwiek Stany Zjednoczone będą zagrożone atakiem nuklearnym ze strony Rosji, ja w to nie wierzę. To, słuchajcie, jedno bombardowanie nuklearne Polski kończy temat wojny i kończy problemy Wall Street z próbującą się zwąchać Europą i Euroazją. To zbombardowanie Polski kończy to zjawisko. Nawet nie potrzeba będzie tam tych bałtyckich jakichś tam republik w to angażować. Mamy też publikowany w Morning Consult sondaż poparcia dla kanclerza Niemiec pana Scholza, to 33%. Dla pana Macrona też 33%. Premier Norwegii 29%, premier Holandii 30%, Mateusz Morawiecki 28% poparcia, Boris Johnson 27%, więc przy 27% poparciu już Boris Johnson musiał odejść, a zobaczcie, Morawiecki praktycznie to samo i jeszcze się trzyma, Ja myślę, że nawet jak spadnie mu gdyby odliczyć dług, który nam na głowy zwalił, a część z tych pieniędzy idzie na promocję Morawieckiego i niektórzy wiedzą, czyja ręka karmi i dlatego na przykład będą odpowiadać w takich sondażach, że fajny jest Morawiecki, gdyby te wszystkie pieniądze odliczyć, ja nie wiem, czy by mu z 15% zostało. Ciekawostka, jak twierdzą media rosyjskie, rosyjscy hakerzy włamali się do serwerów firmy Lockheed Martin. To ta firma, która produkuje zestawy HIMARS, które są wykorzystywane do bombardowania terenów rosyjskich.
I ludności cywilnej też. Co do bombardowania wojska, to ja się nie czepiam, bo żołnierz jest po to, żeby być zabitym. I słuchajcie, opublikowano ich dane osobowe tych pracowników firmy Lockheed Martin. A ja uważam, że to wcale nie żaden tam killnet rosyjski się włamał, tylko to zrobiło CIA. Uważam, że w ten sposób CIA powoduje, że wojna NATO z Rosją na terenie Ukrainy staje się prywatną wojną tych wszystkich pracowników. Najprawdopodobniej tym działaniem chcą spowodować, żeby ci wszyscy pracownicy przestraszyli się i zaczęli pracę nad produkcją rakiet HIMARS traktować jak swoją prywatną walkę o życie. Uważam, że takie numery się robi, żeby wystymulować. Stara sztuczka, jaśnie pana, w tamtym folwarku, nie, tamto będziesz miał przerąbane, tu cieś się, że tu homonto ci zakładam i oraj i tak dalej, a tam jest niedobrze, tamto z tobą zrobię, tamto cię tamten jaśnie pan wybatorzy. To stara sztuczka i ci biedni pracownicy Lockheed Martin teraz będą brali nadgodziny, będą pracowali po nocach, żeby jak najwięcej rakiet wyprodukowały ich zakłady, żeby tymi rakietami szybciej pozbyli się Rosjan, którzy już agenci rosyjscy tu na ich życie czyhają, więc muszą teraz te rakiety szybciej produkować. Kevin Ciapalone, który, jak wiemy, to teraz żarcik taki, który jest sądzony we Włoszech za udział w zagranicznej armii, konkretnie na Ukrainie, gdzie walczył z Rosjanami, tłumaczy się w sądzie, bo to pierwszy taki proces we Włoszech, tłumaczy się w sądzie włoskim, że dlatego pojechał na Ukrainę, gdyż, uwaga, cytuję, chciał zapobiec denazyfikacji Ukrainy. Dochodzenie w sprawie Kevina Ciapalonego zostało wszczęte po tym, jak w wywiadzie powiedział, że zamierza wyjechać na Ukrainę, aby wziąć udział w działaniach wojennych. Słyszałem, że Putin chce zdenazyfikować Ukrainę, więc postanowiłem tam pojechać, żeby temu zapobiec. Czyli Ukraina ma być nazistowska, zdaniem Ciapalone. Ukraińska rozwiedka publikuje ostrzeżenie o tym, że rosyjska rozwiedka przygotowuje akcje propagandowe przeciwko prezydentowi Zełenskiemu, że będzie cała masa różnego rodzaju akcji, w których prezydenta Zełenskiego będą obarczać fałszywymi zarzutami związanymi z jakąś tam korupcją, przepływami finansowymi i majątkiem pana Zełenskiego. A ja mam prośbę do rozwiedki ukraińskiej. Tak po prostu ujawnijcie majątek pana Zełenskiego, wytłumaczcie na czym, ile zarobił, skąd się wzięły te miliony i tamte miliony i wszelkie te spekulacje utniecie. Dlaczego mamy nie słuchać nawet kłamstw? Żeby sobie to w głowie poukładać. Ja nie rozumiem dlaczego. To jest jednak prezydent, słuchajcie, co innego taka normalna osoba, która nie decyduje o wydatkach publicznych. To zupełnie inna sytuacja, ale ktoś, kto decyduje o wydatkach publicznych, ma być bardzo przejrzysty. Cały czas niebezpieczna też sytuacja w tej elektrowni atomowej na Zaporożu. Rosja dziś poinformowała o tym, że znowu elektrownia została ostrzelana i to jest bardzo, bardzo niepokojąca informacja. Tu mamy nawet zdjęcia z przewróconych tych słupów, tych kratownic, które wiodą od tej właśnie elektrowni atomowej w stronę Krymu, a jeżeli nie będzie można prądu wysyłać, to trzeba będzie, no to może powstać poważna awaria w tej elektrowni. Rosjanie nie mają żadnego interesu, żeby sobie słupy wysadzać w powietrze. Jest to akcja sabotażowa,
albo wynik ostrzału. To są świeże informacje, więc jeszcze nie wiadomo. Rosja cały czas domaga się interwencji tej Międzynarodowej Agencji Atomistyki, a to dobrze o niej świadczy, że chce zapobiec konfliktowi. Stany Zjednoczone niby zaniepokojone, ale wystosowały taki apel, żeby Rosja w takim układzie oddała elektrownię atomową Ukrainie i wycofała się z tego terenu. To jest odpowiedź Stanów Zjednoczonych. Wiecie, problem nuklearny w Europie nie przeraża przeciętnego wyborcy amerykańskiego, więc takie głupoty władza amerykańska może solić bezkarnie. Niewielu. Ja jestem święcie przekonany, że nasza kochana Polonia amerykańska jest zatroskana, ale podejrzewam, że niewielu Amerykanów dba o to, co się dzieje w Europie. I jest nawet wielce prawdopodobne, że te działania ukraińskie, terrorystyczne, które uważam, że są stymulowane przez Wielką Brytanię, tu Stany Zjednoczone mają czyste ręce, bo mają Wielką Brytanię do usług, to one dowodzą tego, że Ukraina jest w stanie stymulować właśnie takie akty terrorystyczne, zarówno na poziomie niezrównoważonych jakichś oddziałów wojskowych, które mogą prowadzić ostrzał, jak i też zwykłych obywateli. O tym świadczy na przykład znaczek ukraiński. Mamy dwójkę młodych ludzi, bo wiecie, tylko na młodych ludziach można stosować tego typu psychologiczne sztuczki. Już dorośli ludzie to nie są skłonni do różnego rodzaju akcji typu dżihad. Co przedstawia ten znaczek ukraiński? Przedstawia dwójkę ludzi, parę, która patrzy no, z takim zadowoleniem i zachwytem, jak jest wysadzany most krymski, tak zwany kerczeński, krymski. I to jest ich znaczek, wiecie, pocztowy. To wygląda już jak państwo terrorystyczne, mimo że prezydent Zełański wzywa do uznania Rosji jako kraju wspierającego, a w zasadzie terrorystycznego całego. A jednak to Ukraina oficjalnie przyznaje się do aktów terrorystycznych. Nawet ten wybuch w bazie wojskowej tam pod Sewastopolem był przez doradcę pana prezydenta Zełenskiego, pana Arestowicza, określany jako ich robota. Niepokojące. No, a my wspieramy kraj, który promuje terroryzm. Jeszcze ciekawostka z Rosji o panu Nawalnym. Dawno nie było o panu Nawalnym. Pan Nawalny założył związek zawodowy, będąc w kolonii karnej, o jakimś tam zaostrzonym rygorze. Ja nie wierzę w to, że pan Nawalny jest tam i pracuje. O tym świadczy jego ostatnia akcja w tej kolonii. Ja to państwu teraz odczytam oficjalnie, jak media rosyjskie informują społeczeństwo rosyjskie. Nawalny, odsiadujący wyrok w kolonii ścisłego reżimu w obwodzie włodzimierskim i pracujący tam w szwalni, ogłosił utworzenie związku zawodowego Strefa Przemysłowa dla więźniów i dozorców. Według niego na razie tylko on jest w sumie członkiem tego związku, więc według niego, czyli tego związku, kierownictwo kolonii dało mu oficjalne ostrzeżenie, żeby dalej nie zachowywał się aspołecznie. O co chodzi? Ogólnie ogłosił zwycięstwo, że wymienił taborety w szwalni, w której jest szwaczem, bo zgodnie z jakimiś tam przepisami, jakimś tam prawem, powiedzmy, pracy, w miejscu pracy, szwaczki, szwacze powinni siedzieć na obrotowych krzesłach z oparciem, a oni siedzieli na jakichś tam taboretach. I on tam napisał pismo i wywalczył, że dostali właśnie te obrotowe fotele. Jaki z tego wniosek dla przeciętnego Rosjanina? No to już chyba czujemy.
przeciętny Rosjanin, który był okradany na przykład przez tych, którzy wylądowali w kolonii karnej, myśli sobie, zaraz, to Nawalny reprezentuje interesy przestępców, ludzi, którzy mieli konflikt z prawem, bo wiecie, w takiej kolonii za byle co się nie ląduje, w takiej kolonii się nie ląduje za byle drobny przepis, to świetna sztuczka. Tu gratuluję tym PR-owcom z Kremla, że naprawdę znaleźli dobrego aktora do odgrywania opozycji Władimira Putina, a jednocześnie gratuluję Mateuszowi Morawieckiemu, że znalazł opozycję antysystemową, która takie błędy popełnia, że z tego wychodzi większa sympatia do rządu. Zastanówcie się Państwo nad niektórymi opozycjonistami, dlaczego tak zabiegają o interesy przestępców, a nawet wielu się z tego środowiska wywodzi. Dlaczego się tak agresywnie zachowują, dlaczego ciągle grożą jakąś śmiercią. Odpowiedź jest prosta, bo mają nic nie osiągnąć w polityce, bo niezadowolony tłum z tych rządów ma się tak przestraszyć tej antysystemowej opozycji, że już zagłosuję na ten PiS, bo tamci to rozniosą państwo. Na tym ta cała sztuczka polega. To dopiero przy właśnie ostatnim numerze z Nawalnym widać, kto jest kim. A czy Nawalny naprawdę siedzi w tej kolonii, to śmiem wątpić. Pewnie gdzieś w luksusie przebywa. To kulisy zarządzania państwem. Tak to jest. Jeżeli ktoś się z tym nie zgadza, no przykro mi, ale tak to wygląda. Rosji się nie dziwię, bo Rosja jest pod obstrzałem, Rosja jest pod sankcjami. Trudno jest tak duży kraj ogarnąć, więc tego typu sztuczki ja wybaczam. I myślę, że robiłbym tak samo na miejscu Putina. Ale jeżeli chodzi o taki kraj jak Polska, to tu jest tylko zwykły syf i niegospodarność, który idzie ogarnąć. No ale niestety, chyba jesteśmy, jak nie zmądrzejemy, skazani na takie rządy PiS, czy PO, czy PO, czy PiS, bo opozycja antysystemowa PiSu przekracza wszelkie granice absurdu momentami. Dziękuję za dziś, zapraszam na jutro.